To, co dzisiaj charakteryzuje działania rządu w kwestiach drożyzny, w kwestiach inflacji, w kwestiach właśnie zagrożenia energetycznego, to niestety też to, są, to jest działanie takie dojutrkowe, na krótki dystans, bez myślenia o tym, co będzie w następnych latach z tymi samymi problemami. Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Za nami pierwszy historyczny chyba szczyt opozycji, na którym wystąpili jedni liderzy. Pan czuje teraz dumę, czuje się pan trochę jak ojciec chrzestny tego pierwszego popisowskiego rządu, jeśli do takiego dojdzie? Chyba pan przesadził mówiąc że o szczycie opozycji. To była po prostu któraś z rzędu konferencja organizowana przez dwóch byłych prezydentów, pana Aleksandra Kwaśniewskiego i przeze mnie, adresowana do opozycji. Jesteśmy bardzo, ja jestem bardzo zadowolony, że cała opozycja demokratyczna od Jarosława Gowina począwszy, na, na Donaldzie Tusku skończywszy, była razem i razem myślała i mówiła o tym, co trzeba zrobić, aby Polska była lepsza. Aha, no właśnie, co trzeba zrobić? Co, panie prezydencie, byłoby pierwszą rzeczą taką uzdrawiającą dla Polski? Po pierwsze, ro, zadaniem opozycji demokratycznej jest wygrać wybory. Ale chciałoby się, i myślę, że jest na to szansa, i my, byli prezydenci, chcielibyśmy w tym pomóc, aby opozycja szła do wyborów przygotowana. I tak, aby po wygranych wyborach łatwiej było utworzyć większościową koalicję, to znaczy trzeba ograniczyć te różnice, które dzisiaj dzielą ideowe, polityczne, programowe i tak do jakiegoś minimum, a jednocześnie zbudować jak jak najszerszym wymiarze taką wspólnotę programową. No i chciałoby się, żeby ta opozycja demokratyczna poszła do wyborów przygotowana na tyle, że po. Utworzeniu rządu by łatwiej miałaby miała przygotowane decyzje. Między innymi dzisiaj mówiliśmy o aspektach bezpieczeństwa Polski. Właśnie w, między innymi w kontekście tego, co powinno się zrobić po wyborach w tym ważnym, także ze względu na wojnę na, Ukrai na, wojnę na Ukrainie y, obszarze. No tu się narzuca to, aby po pierwsze powstrzymać proces podejmowania decyzji, które będą brzemienne na dziesięciolecia z punktu widzenia i finansów polskich, i armii polskiej oraz żeby te doprowadzić, trzeba doprowadzić ponownie do, do sytuacji, w której zakupy wojskowe. Modernizacja techniczna sił zbrojnych, która jest absolutnie dobrze, że następuje, ale następowała w, w, zgodnie z planem, jakąś logiką, a nie na tej zasadzie, że minister obrony w czwartek wstaje lewą nogą i mówi kupuje czołgi, a w piątek wstaje prawą nogą i mówi kupuje samoloty. Albo nie kupuje, prawda? A tak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj wszystkie decyzje o zamówieniach sprzętu są poza kontrolą społeczną, parlamentu, są, są podejmowane i prawie że jednoosobowo, nawet jak, jak wiele o tym mówi, no z pominięciem najważniejszych dowódców wojskowych. Panie Prezydencie, bo o tym też sporo się na ten temat zastanawia, czy Pan Prezydent Kwaśniewski i Pana skromna osoba będą patronowali podczas już tej kampanii wyborczej? W bardziej Panie, wie pan, ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek z liderów opozycji mówił o potrzebie jakiegokolwiek patronatu. No, ale dzisiaj ten patronat niewątpliwie my, był. My, ja mówiłem o tym wielokrotnie powtórzę. My z prezydentem Kwaśniewskim chcemy być użyteczni, chcemy być pomocni mhm. dla opozycji demokratycznej, a nie ją dyrygować. Mhm. My chcemy być pomocni, a nie zastępować liderów mhm. opozycyjnych. Panowie muszą się sami dogadać i muszą sami zrobić wysiłek, aby zbudować przynajmniej jedność w myśleniu o, o różnych kwestiach ważnych dla Polski. Wy macie taki szacunek, może tych krnomrnych liderów, trzeba czasami za łóżko zaprowadzić właśnie w jedno miejsce, jak tutaj do hotelu Belotto. Posadzić ich, zamknąć ich po prostu w pomieszczeniu, dać im tam chleb i wodę i powiedzieć, dogadajcie się. Nigdy bym nie mówił w ten sposób lekceważący o liderach środowisk politycznych, którzy reprezentują liczące się odłamy polskiej opinii publicznej. Ci wszyscy liderzy w mniejszym czy większym stopniu są liderami odłamów opinii publicznej, nie tylko swoich własnych partii. I są ludźmi na ogół doświadczonymi, więc my zamierzamy kontynuować tego rodzaju konferencje, aby Ułatwić porozumienie, ułatwić zbudowanie tego minimum programowego, ułatwić także no, wzajemne polubienie się albo jakieś, ale nie po to, żeby kogokolwiek ciągnąć za uszy, bo nie jesteśmy do tego ani upoważnieni, ani Polska tego nie potrzebuje. Pan sobie wyobrażał jakieś za i przeciw? Wyobrażał sobie pan, kto mógłby być tym pierwszym opozycyjnym premierem? Na przykład mówi się o takim Rafał Trzaskowski premierem, Donald Tusk prezydentem. Jak pan sobie to wyobraża? Radziłbym nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo niedźwiedź jeszcze żyw i hasa w lasach. Więc, więc zostawmy tego rodzaju spekulacje. Zajmijmy się tym, aby opozycja nie tylko wygrała wybory, ale była. Przygotowana do rządzenia. A wygra? Jestem głęboko przekonany, że ma ogromną szansę pod paroma warunkami. Po pierwsze, że, po pierwsze, że będzie potrafiła współdziałać ze sobą. To nie musi być jedność, bo po to są partie, a reprezentowały różnych ludzi, odmiennych, o odmiennych poglądach, ale żeby potrafili ze sobą współdziałać, współpracować. Po drugie, warunkiem jest to, aby znajdowali recepty na bolączki zwykłych ludzi w Polsce, przemawiające do ich wyobraźni. No, dzisiaj jest, są to, jest to kwestia drożyzny, jest to kwestia zagrożenia energetycznego dla rodzin polskich. Jest wiele takich kwestii, które wymagają rzetelnej pracy i wymyślania nie projektów tylko i wyłącznie pod bieżączkę polityczną. Pod wybory, tylko z myślą o rzeczywistym rozwiązaniu problemów. To, co dzisiaj charakteryzuje działania rządu w kwestiach drożyzny, w kwestiach inflacji, w kwestiach właśnie zagrożenia energetycznego, to niestety też to są to, to jest działanie takie dojutkowe na krótki dystans. Bez myślenia o tym, co będzie w następnych latach z tymi samymi problemami, i myślę, że opozycja ma szansę się odróżnić tutaj, proponując rozwiązania nie tylko doraźne, ale także rozwiązujące różne polskie bolączki w dłuższych terminach. Panie prezydencie, pan będzie miał tę energię wraz z prezydentem Kwaśniewskim, żeby do 2023 roku pociągnąć nie ten swój patronat, nie te swoje wskazówki, ale takie wsparcie, może duchowe. Jak, jak pan nazywa, jak pan to chce, ale, ale nam chodzi o to, żeby no, pomóc, więc oczywiście do 2023 roku, a jak będzie trzeba, to i dłużej, będziemy wspomagali opozycję demokratyczną, ale jej nie zastąpimy.